Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LLBK. Znajdujemy się ponownie w Padlizach, moi drodzy. Dlaczego znajdujemy się już wewnątrz gry i czemu już minęła minuta? Dlatego, że niestety, ale miałem drobny problem z enkodowaniem. OBS się po prostu obraził i stwierdził, że nie będzie nagrywał normalnie. Tak więc taki jest tego efekt, jak widzicie. Znowu gram Terminusem. Dlaczego? Dlatego, iż... Ponieważ, dlatego, bo i że... Niestety, ale wszystkie inne postaci sensowne do tankowania, powiedzmy, na tą mapę, zostały już zabrane. Co więcej mogę powiedzieć, no mam nadzieję, że ten mecz jakoś nam pójdzie. Chociaż z tego co widzę, to początek nam się udał, teraz już troszkę gorzej. Idziemy w Resilience, ponieważ o to poprosiła nas jedna tutaj z osób. Stwierdziłem, że okej. Natomiast nie idę w odnowę, dlatego że patrząc na to, ile oni mają kautów, może się dla nas źle skończyć. Cholerka, ale nie trafiłem tym. Bardzo mocno tym nie trafiłem. Nie strzelają, nie ma problemu. Ja się naładuję dzięki temu w sumie. To jest jeszcze Maldamba. Proszę bardzo. I w razie wypadku to ja sobie po prostu ucieknę tutaj. Właśnie. Że gdy oni się będą bili tutaj w tym samym czasie. Dobra, tego nie skorzystam. Poczekałem właśnie, aż mnie wyleczy tutaj Ceres. Żeby się nie bić po prostu głupio z tym Androxusem, bo mogę tak naprawdę głupio paść w ten sposób. Tam widzę jeszcze Andro właśnie, który się tutaj bije z naszymi. Pięknie. Bardzo ładnie tutaj trafił bug. No i na plecy w sumie. Wziąłem legendarkę pod, jeżeli ktoś jeszcze nie zauważył, pod właśnie nie stopowanie, tylko zagłuszenie, nie zagłuszenie, cholerka, jak się nazywa? Zgubiłem słowo w tym momencie, przepraszam najmocniej. Pod wyciszanie, pod kontrolę tłumu po prostu, ze względu na to, że stwierdziłem, iż to się przyda. W sensie ogłuszanie? Dobrze mówię chyba, ogłuszanie. Przepraszam, jeśli się walnąłem w słowie. Ale dlaczego? Dlatego, że stwierdziłem, iż naprawdę jest to useful. Jest to po prostu umiejętność bardzo, bardzo potrzebna, w mojej opinii. Dobra, udało mi się nawet baka uratować, wow. Niesamowite. Rzadko kiedy mi się zdarza w ogóle kogokolwiek uratować. Niestety biedna Aszka. Nie poradziła sobie tutaj z przeciwnikami. Kurde, ładnie. Naprawdę ładnie. Tylko, że chciałbym się troszkę wycofać mimo wszystko. O, właśnie. Chociażby do tego miejsca, ze względu na to, że nie chciałem stać po prostu przy payloadzie cały czas. Dobra. 2, 1. To jest Vivianka, która na szczęście obrywa dosyć strogo od nas. No i chyba będzie zwycięstwo. Jejku, ale biedny Torvald. No, nie biedny, w sensie dobrze dla nas, ale pięknie go tej po prostu Seriska rozwaliła. Naprawdę dobry mecz, w sensie moje statystyki może nie są najlepsze, ale uważam, że jest dobrze, jest naprawdę porządnie. Tak, niestety, ale wyłączył mi się znowu licznik FPS ze względu na to, że prawda wyłączyłem nagrywanie, tak jak powiedziałem, no niestety, ale moi sąsiedzi znowu zaczęli wiercić. Wspaniale. Nie, ale tak poważnie, to przez to, że po prostu miałem właśnie ten problem z enkodowaniem. Nagrałem dosłownie kilkanaście sekund, po czym stwierdziłem, że trzeba wyłączyć, włączyć od nowa. I właśnie taki jest tego efekt. No mam nadzieję, że no w sumie tam dużo się nie stało, tak? To była minutka, czy tam pół minuty nawet. Ciekawe, czy to jest coś na kształt stat tracka? W sensie ilość eliminacji to zlicza? Może, kto wie. Albo zabójstw. Nie, raczej eliminacji. Patrzę, no to było na początku, było 0000. Tak, dobrze mówię. Policzyłem na szybko, ile zer powiedziałem. Przepraszam, jejku, to nie jest Vivianka, to jest Tyra. Ciągle mi się myli przez to, że ma tak bardzo podobne kolorystycznie, ma bardzo podobnego kolorystycznie tego skina po prostu do Vivianki. Taki drobny lag, niestety. Znaczy niestety. Dla moich hejterów na pewno na szczęście. Dzięki temu mogli mi znowu mówić, że mam drewniany komputer. Co nie tak, że po prostu moja grafika w tym momencie się najbardziej. Dobra, chyba w tym miejscu przejmuję. Się zastanawiam właśnie, czy stoję jeszcze w punkcie, czy już nie. A oni strasznie dostają. W sensie jestem nawet w szoku. Fuck. Uuu, będzie double? Nie. A single. O cholera. A jejku, dobra, już rozumiem. W sensie, przynajmniej mi się wydaje, że rozumiem. Tak, dostałem od Androxusa. On wziął to na tarczę w ogóle wszystko. W sensie nie na tarczę, tylko na zmianę kierunku. I po prostu we mnie to odbił.
I dostała za nie, znaczy to dostała Killa Tyra, więc takie say what, no, ale mniejsza. W każdym razie, no, ładnie. Nie wiedziałem, że to jest w stanie zatrzymać mojego ulta. Naprawdę szczerze, nie byłem świadom tego. Tyra, boom. Będzie martwa. Hello? Wiedziałbym, że wręcz świetnie. Bardzo mi się podoba to, że ma mimo wszystko ten terminus, jak już podejdzie, to jest maszyna do zabijania. Mimo wszystko. Dobrze, wal dalej. Bardzo ładnie. Boom. Przede wszystkim support. Pięknie, załatwiony. I udało mu się przeżyć. To też jest ważne. Dobrze, wal więcej. Kobieto. Aj. Niestety nie trafiony PPM. Gdyby to się udało, to prawdopodobnie byłaby martwa. A tak to niestety, ale poszło to zupełnie inną stronę. Moje statystyki zaczęły stać, wiem o tym. I to nawet bardzo. Patrząc na to, jak w tym momencie to wygląda. W sensie, no, dobra, jest dobrze, tak? Pod względem tego, jak wyglądają eliminacje względem śmierci, ale wcześniej no było lepiej, tak? Było 7-7-0, tak jakby KD. Znaczy KD. ED. Eliminacje do śmierci? Tak, eliminations to deaths. Dobrze mówię. No i chyba zwycięstwo. 6 minut, znaczy 6-7 minut łącznie, jakby nie patrzeć, od początku meczu. Spoko. Naprawdę okej. W sensie, nie miałem specjalnych jakichś tej... Może nie tyle wymogów, ale nie spodziewałem się zbyt wiele po tym meczu. I no, do tego użyłem tylko raz ulta, ale... No jest dobrze. O, to jest za tą akcję. Cóż, uczestnictwo w 3 killach to jest mimo wszystko coś. Chyba nikogo tam jako sam w sobie nie zabił, ale... Ale na pewno tam brał udział. W ogóle masa VIP-ów u mnie w teamie, jak widzicie. Cała trójka. No, mój damage ssał. Trzeba to przyznać. Mój damage był tragiczny. Ale w sumie nie wiem do końca dlaczego. Aż tak źle mi było. Znaczy, wydaje mi się, że to jest słaby wynik. W sumie to ogólnie patrząc też to jest słaby wynik. Ale statystyki mówią zupełnie coś innego. Ale to zajebiście właśnie, a propos tego. Series leczyła naprawdę świetnie. Zobaczcie, ile kautów w nich poszło. Chociaż nie były one rozwinięte rzeczywiście. Ale bardzo ładnie. Z drugiej strony nie widziałem sensu w ogóle tego resilience'a tak naprawdę. W sensie u enemy bardzo, bardzo mocno niektórzy po prostu sali, no. Thorvald, jestem w szoku. 22k damage'a. On zrobił mniej damage'a niż ja. A ja terminusem grać jako tako nie umiem. Ej, przepraszam, nie pokazałem ile punktów dostaliśmy. Dostaliśmy 12 punktów. Więc no troszkę szok dla mnie. Ale okej. Mecz zaliczony. Udało nam się, tak więc mam nadzieję, że wam się też podobało. Pamiętajcie, że... Możecie zostawić suba, dać łapkę. Jeśli macie co robić z pieniędzmi, to możecie dać donate'a. I jeżeli nie macie co robić z wolnym czasem, to zapraszam was na naszego Discorda. A ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.